to z tej strony, Elio Batteria, Dzisiaj kolejna gra, która została mi polecona na giełdzie przez mojego zaprzyjaźnionego dystrybutora oprogramowania i którą na tamten czas zachwalał jako bardzo fajną, co oznaczało grywalną miodną, no tylko w tamtym czasie jeszcze takiego słownictwa żeśmy nie używali, e, oraz grę, która posiada rewelacyjną, piękną grafikę. No powiem wam, że. Jeżeli atarowiec coś takiego usłyszał, no to, to więcej nie musiał słyszeć. Więcej nie musiał słyszeć, to wystarczyło. I nawet, jakby gierka była beznadziejna, denna i w ogóle, no to jeżeli posiadała świetną grafikę, no to była to pozycja, w którą, w którą trzeba się było zaopatrzyć. Tak na wypadek, gdyby odwiedził nas jakiś komodorowiec i trzeba było coś pokazać, żeby się nie wstydzić. Także zapokupiłem. Gierka całodyskietkowa. I teraz, jeszcze po latach, dodam, że poza, poza tym, tą, tą grywalnością, tą naprawdę ładną grafiką, to jeszcze w grze jest bardzo dużo humoru. E, który naprawdę śmieszy, który naprawdę śmieszy e, i który wam dzisiaj pokażę i tą gierką jest bohater dzisiejszego odcinka, czyli Fight Night. E, gra sportowa, a konkretnie boks. E, no i tyle. Dzisiaj nie przedłużam, nie robimy jakiego jakiego wstępniaka, no bo trzeba się trzeba się zacząć zacząć przygotowywać. Gierka się już ładuje. Będziemy sobie grali joystickiem dzisiaj. Proszę bardzo, ekranik tytułowy jest. W ogóle on mi się zarypiście podoba. E, w Pierwszy raz jak odpaliłem, to jak przyniosłem z giełdy, no zrobiło niesamowite wrażenie. E, patrzcie w ogóle ile tu się, tu się dzieje na ekranie. Poczekajcie, bo skoczyło copyright, a kolej 85, 6, fire. Popatrzcie ile no, tu jest na ekranie. Mamy czerwony dywan rozłożony. Tutaj chyba Ronald Reagan wysiada właśnie na, na walkę wieczoru. I nie wiem czy to jest jego, jego dupeczka, czy, czy to jest Margaret Thatcher, ale no taka podobna trochę, nie? Tu jak, jakiegoś reportera mamy, pyka pyka fotkę, lampa błyskowa, lustrzaneczka, z tyłu tam tłumy walą do, do tej hali tam sportowej. Tylko tak trochę z dupy tam jest z tyłu popatrz. No, okej, okay, jest jakiś Chińczyk, bo w takim stoi takim, bo to, że międzynarodowa walki są, nie? Jest jakiś Chińczyk, jest Eskimo z pingwinem, jest papież nawet, nie? I jest kangur w ogóle z boku. No, takie, takie nie wiem. Dobra, e, tutaj mamy takie menu na górze, jak widzicie, jak sobie naciśniemy na info, no to mamy tą informację, właśnie, e, nie to. To mamy informacje o guzikach. Start, Options, Select, do czego służą. Pause game, Music, Restart. Jak sobie damy credits, no to jest właśnie to, co nam się wyświetliło na samym początku. Ale nas oczywiście najbardziej interesuje tutaj Fight Night. Naciskamy Fire. I co tu mamy do, do wyboru? Mamy Mine Event, czyli to jest ta walka wieczoru. To sobie puścimy na samym końcu. Mamy Boxing Construction. Tutaj możemy. Zbudować własnego zawodnika, to, to jako pierwsze wam zaraz pokażę. E, mamy trening, mamy sparring i mamy turnament. Turnament to też są walki na zasadzie e, ten z tym, ten z tym, kto wygra, przechodzi dalej, i potem kto wygra, tam przechodzi do finału. Wiecie, wiecie o co chodzi. I i tutaj jest jedna ważna rzecz. W turnamencie możemy zagrać postacią, którą zrobimy tutaj w Boxing Construction, bo w Mine Event nie możemy. W Mine Event jest jeden zawodnik przypisany z góry, i tam sobie nim gramy. Ok, zobaczymy sobie Boxing Construction, odpalamy. To się musi załadować. Taka fajna animacja, murka przy okazji, że tu się konstruuje, właśnie. Musimy poczekać jeszcze chwilę. I proszę bardzo. Naszego zawodnika możemy sobie nowego utworzyć, możemy wczytać stworzonego wcześniej, możemy zapisać, skasować, bla bla bla. My dajemy new, nie tracimy czasu. I teraz przerzucamy się tutaj na pars, czyli czyli na części. I mamy tak, głowę. To jest głowa gościa, którym gramy w Mine Event, ale możemy sobie też wybrać tych zawodników, którzy są naszymi przeciwnikami w tej, w tej drodze do, na szczyty. Jest to Deep Stick. To jest taki typowy komodorowiec. Siedzi w domu, gra na komodorku e, i jego odwaga sprowadza się do tego, żeby wyjść na balkon i krzyczeć tam: "Atarowca kop Z gumowca". I tyle wszystkiego. Czyli on jest taki cieniutki. Cieniutki jest e, we wszystkim. Łatwo go pokonać i w ogóle. E, następny mamy Kid Castro się gościu nazywa. No, syn takiego znanego i to już jest taki komodorowiec, który jest na tyle odważny, że potrafi w szkole tam jakiemuś atarowcowi, atarowcowi przygryźć, ale e, jak pójdą oczywiście na przerwie, bo po lekcjach tam e, za szkołę na wojsko to dostaje w pierdziel. Kolejnego mamy Hu him, him, To już jest taki amigowiec, amigowiec. Jeszcze mu można obciulać, ale że już 16 bit to już jest trudniej. Następnego mamy British Bulldoga, to już jest bywalec Salonów, to już jest bywalec salonów, coraz cięższy przeciwnik, coraz mocniej wali, unika i tak dalej. No i na końcu mamy tutaj takiego. To był British Bulldog, a ten jest, ten się nazywał. Bronx Bomber, Bronx Bomber się nazywa, no i to jest już szef wszystkich szefów tam, to już, to jest taki co, co stoi w salonach, wiecie, na wejściu i zabiera żetony. Dobra, naszego zawodnika sobie zrobimy z tym ryjkiem, potem wybieramy body, jakie ma mieć, taki chudzinka, taki jak Popey, albo już taki umięśniony, albo tak umięśniony. To mi się bardziej podoba, to jest coś w moich klimatach, ja podobnie wyglądam, dajemy sobie shorty, wybierzemy sobie czerwony, bo atarowcy. To jest czerwony, to jest kolor atarowców, pyk. No i stopy, jakie ma mieć. <noise> no takie nie, takie nie, takich nie wybieramy. Eee, takie sobie wybierzemy, ok, I teraz taka ważniejsza rzecz, eee, statystyki power, czyli moc. Tutaj możemy zdecydować, czy nasze ciosy w ryj, czy nasze ciosy w korpus będą takie same, po 50% siły, czy na przykład chcemy, żeby walnięcie przeciwnika w ryja zabierało mu dużo więcej energii i tak sobie eee, ustawimy, a ciosy w korpus będą słabe. I podobnie jest z resist resistance, czyli z no takim na, naszą odpornością o na ciosy w głowę i, i, i w body. No to sobie zrobimy odporność na, na ciosy w głowę na 75, a w, a w brzucha będziemy no, zbierać cepy. Dobra, action i intelligence jest już sterowane przez komputer, zresztą taka informacja się tutaj pojawia. No i w ader możemy sobie jeszcze nazwać naszego zawodnika, nazwiemy go E-L-I-O-P. Enter, w sensie return, K-I-L-L-R. Eliop Killer go nazwiemy. I teraz, tworząc tutaj zawodnika i nagrywając go, możemy sobie tutaj w kontrol zdecydować, czy my nim sterujemy, czy komputer. Popatrzcie, tam się przełączam dole, albo sterowane przez komputer, albo przez nas. Jak skończymy, dajemy exit. Jest, zapisujemy naszego zawodnika, zapisamy. Dobra. Kolejną rzeczą, która tutaj jest, jest trening. training. Trening polega na tym, że tutaj zostanie nam wyjaśnione, jak obsługiwać tą grę joyem, no żeby wszystko ogarniać. I teraz tak, możemy sobie wybrać. Zawodnika. Ja yy, wybierzemy tego z Bombera, bo prawdopodobnie na gameplayu do niego nie dojdę. Czyli wybieramy z Bombera, yy, żeby, żeby szybko się ruszał tutaj, żebyśmy nie tracili czasu. No i pojawił się Bronx Bomber. Aha, tylko że my nim nie sterujemy. To źle wybrałem. No przecież my sterujemy tylko Eliop Killerem, reszta jest przez komputer. Dobra, naciskamy start i, i jeszcze raz dajemy Eliop Killera. O, tak miał być. I mamy do wyboru lead albo follow. Lead to jest po prostu, stajemy na ringu, sprawdzamy sobie, jak tam joystick, w którym kierunku, co, co się dzieje z fajerem a jak damy follow, to musimy powtarzać ruchy, które, które każe nam wykonać komputer, czyli zaświeci się U, musimy wcisnąć up, zaświeci się J, musimy z fajerem góra, ale nie, 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 damy sobie lead, yy, spida sobie też większy go włączymy, no i pojawia się nasz, nasz skonstruowany zawodnik, no i popatrzcie, ciśniemy lewo, zapala się, ciśniemy w prawo, zapala się, jednocześnie chodzi, góra to jest, to jest garda, na rej dół to jest garda na, na korpus. I z Fire'em teraz. Fire, góra. Psz, psz. Tylko po, po, podejdziemy do worka. Patrzcie, i w ogóle ustawiliśmy 75% na ciosy yy, w górę, nie? Czyli patrzcie, to się będzie działo. Dół i patrz, jak się czy. Prawie całe czerwone się. 75% czerwonego się robi. A Fire i w dół. No to daliśmy 25%. No i tak słabo zadajemy. Natomiast Fire lewo, prawo. On robi jakieś takie, nie wiem, czy on chce tym straszyć przeciwnika, czy jakieś uniki. Nie rozgryzłem tego. No tak to działa. Dobra, naciskamy start. Yy, start. O, dajemy sobie exit. Fight Night, i jeszcze możemy sobie włączyć Sparring tutaj. Sparring, czyli po prostu ćwiczymy te ciosy, które się w treningu nauczyliśmy z jakimś wybranym zawodnikiem. E, czyli wybieramy sobie tutaj e, Eliopa Killera i chcemy sobie ćwiczyć na przykład teraz z British Bulldogiem. Pojawi się ring, pojawi się taka no walka na 3 minuty, no i po prostu testujemy. To jest żadna nasza kariera, nic takiego, testujemy sobie. E, dobra, dobra, nie będzie. Tak wygląda British Bulldog, start naciskamy, wychodzimy. E, znowu musimy exit wybrać. I teraz e, pokażę Wam jeszcze turnament, na czym polega. I teraz tak, w, w turnamencie możemy zagrać stworzoną postacią. W main event nie. main event nie. main event jest przypisana postać i gramy nią, po prostu robimy karierę tym, tym, komputer tym narzuconym przez twórców, tym bokserem. A w turnamencie tak sobie wchodzimy. To pojawi się takie drzewko, i teraz wybieramy, kto z kim będzie walczył. Czyli, na przykład, wybieramy tak, że Deep Stick będzie się bił z Bronx Bomberem, czyli ten chudy z grubym, nie? Tutaj wybierzemy Kida Castro, tego troszkę lepszego. Niech się bije z British Bulldogiem, a tutaj sobie ustawimy tak. My będziemy się bili z wygranym tej pierwszej walki, a. Kogo jeszcze nie wybrali? Bronx Bombera, nie? a Bronx Bomber będzie się bił z wygranym tej prawej walki. No i wiadomo, że tu wygram ja, tu wygram on i spotykamy się po prostu w takim finale. No, no tak to wygląda. I teraz tak, ponieważ pierwsza walka to jest Deep Stick i Bronx Bomber, nie my, to tutaj też jest to fajnie zrobione. Mi się podoba ten pomysł w ogóle, nie? Czy Fire trzeba wcisnąć chyba? I teraz się pojawi właśnie walka Deep Sticks i Bronx, Bronx Bomber, ale ponieważ my go nie obsługujemy, oglądamy tak jak, jak walkę w telewizorze. Siadamy sobie kurde z piwkiem bezalkoholowym i patrzy i oglądamy. No ponieważ Deep Stick jest dupą totalną, bo to jest komodorowiec, no to dostaje, dostaje bęcki od odbywalca salonów. No i tak to się tutaj toczy. Oglądamy sobie tą walkę, potem obejrzymy tą prawą, no i potem my już gramy yy, ze zwycięzcą, a potem ze zwycięzcą. Zwycięzcy wiecie o co chodzi, także fajny patencik. Dobra, naciskamy start znowu. Tutaj znowu musimy wybrać Exit i teraz już zagramy właściwą grę, czyli Fight Night Main Event. Zaczynamy. No, ponieważ nie mamy zapisanego zawodnika, musimy ponownie wpisać, jak się nazywamy, Eliop Killer. No i tą naszą, tą naszą karierę boksera zaczynamy od najsłabszego zawodnika, czyli właśnie od Dipsticka. Na górze. Rysunki zawodników, runda pierwsza, czas 3 minuty, tak jak w prawdziwym boksie. No i po lewej i prawej tam są punkty, które zdobywamy. No bo możemy wygrać w czasie tych rund na punkty, albo wygrać przez knockout. No, z lipstickiem to my na pewno wygramy przez knockout. Yy. I każdy cios trafiony, popatrzy, powoduje, że robi się taki paseczek, yy, który, jak nie trafiamy kolejnych ciosów, nie zadajemy obrażeń, no to on będzie spadał, bo gościu tam tańcując na ringu się... Oho! To Wam chciałem powiedzieć jeszcze! Gościu tańcując na ringu się regeneruje. To, co się przez chwilę wydarzyło, to każda z tych postaci, poza naszą oczywiście, każda z tych trzech przeciwników ma specjala. Ma specjala, Te specjale są średnio uczciwe. Ten widzieliście, rozpędził się w jaja dam walną, nie? I każdy zawodnik ma inny. Specjala jest oczywiście bardzo łatwo gardą podtrzymać, Bardzo łatwo gardą jest powstrzymać. No, tylko musimy się nauczyć, który ze specjali danego zawodnika leci w korpus, a który leci w głowę. No i po prostu, jak już zobaczymy tą animację, która tam się tworzy, żeby zadać nam. Ten cios specjalny, no to puszczamy fajnie i dajemy albo w górę, albo w duna na odpowiednią gardę. E, ale warto tę animację zobaczyć, warto zebrać cepę, żeby, żeby po prostu no zobaczyć, jakie to jest fajne, śmieszne, zabawne. E, I teraz tak, no ten dipstick Stick jest, jest gościem takim no, słabiutkim, jest mało odporny, e, mało, małe obrażenie nam zadaje, łatwo go jest pokonać. E, każdy z kolejnych zawodników jest coraz lepszy. Jest to też fajnie właśnie w instrukcji gry opi opisane. Takim, takim troszeczkę slangiem. E, Jakie ma mocne strony i słabe strony poszczególny, poszczególny zawodnik. Eee, no i walka z Bronx Bomberem, tym, tym szefem wszystkich szefów tych bokserów, no... <grywia> fajne to jest. Szefem wszystkich szefów bokserów. Jest naprawdę trudna, aczkolwiek zapajtna mi się tą gierkę udało przejść. I to dosyć szybko po przeniesieniu, po przeniesieniu z giełdy. Teraz będzie animacja jak pada. Patrzcie! I wryja! Wryja! I pada. Pierwsza walka wygrana. Okulary mu aż zleciały. Komodorowiec ten... Ten, ten, ten krzyczący z balkonu... Eee, poleciał już Na, na glebę. Wygraliśmy. No i kolejna walka, kolejny przeciwny, który tam w randze jest. Jest to Kit Castro. Ewidentnie syn tego znanego castro. Podobny też, też walczy z cygarem. On miał chyba też cios. O, udało się pokazać, on 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 cios na gębę. On mi wali w gębę, czyli jak zauważymy tą animację, musimy po prostu puścić fire i pocisnąć w górę. Też go jest dosyć łatwo pokonać. No tylko trzeba być bardzo uważnym, na te, na te ciosy specjalne no, mamy naprawdę ułamek sekundy na, na reakcję. I teraz zwróćcie jeszcze uwagę na to, że nastawiłem sobie... O, 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 o! <laughs> Nastawiłem sobie naszego zawodnika, tego Eliop Killera na to, że ma 75% mocy na, na strzały w gębę i jak daję mu w gębę, to ten zielony pasek tam dużo mocniej rośnie. No i też musimy się skupić na tym, żeby właśnie zadawać ciosy mu, mu, mu w ryja. No i cały czas czuwać, czy przypadkiem nie nastąpi jego specjalnie. Już żeśmy go zobaczyli, więc nie musimy kolejny raz, cepimy mu na razie. Świetne są w ogóle te animacje, jak, jak zbiera ciosy w gębę. Kurde! Bo zagadujecie mnie! Ale, ale fajnie to wygląda. Fajne są te animacje, właśnie jak, jak każdy zawodnik zbiera cios w gębę albo w korpus. No jest to parę klatek dosłownie animacji, ale o, popatrz jaki wytrzesz oczu, albo czapka mu spada, no i każdy, każdy ma inaczej. Jest to naprawdę bardzo ładnie zrobione, gierka jest naprawdę śliczna, e, grywalna. Zabawna, i no wiadomo, jak już raz przejdziemy, drugi raz przejdziemy, no. Ach, zebraliśmy w mordę. No to, to już przestaje sprawiać frajdę, ale generalnie gra się bardzo przyjemnie. Dobra. E, najlepszym patentem jest docisnąć ich do. do e, no tutaj, do, do tych linek, żeby nie mogli się cofać i po prostu cały czas cepić, cepić w gębę. W naszym przypadku, jak troszkę za dużo się będzie bronił, to jedna zmyłka w korpus, tak jak teraz, i potem. O! Ach, nie zdążyłem z blokadą. Ja dużo gadam, ale kit Castro jest naprawdę do opykania, prawie bez straty energii. Może ja dużo wam opowiadam, no to, no to troszeczkę mi gościu nacepił. Ja go tu jeszcze próbuję pocisnąć. Musi... Teraz cały czas czuwam. Mam mam, fajer, mam trzymam na fajerze, ale jestem tak nastawiony, żeby w każdym momencie puścić i żeby był po prostu blok, nie? Może się wtedy, może się wtedy uda. Jeszcze. Mu... O, o, Kurde, puściłem przecież, no przecież widzieliście. No to trzeba. No nie mówcie, że mnie kit Castro pokona. Nie damy się. Nie damy się Castrowi pokonać. Jest wyrównany mecz, ale ja mam pełną siłę, mam na na mordę. Czekajcie, muszę się skupić chwilkę. Tak go za załatwimy. On musi paść. Ja nie mogę paść przy Kitkasrowi. To będzie potem on lami, lami, lami znowu. Czekajcie, bo tutaj tutaj jest teraz naprawdę rozgrywka już prawie prawie o zwycięstwo tej rundy. Na punkty wygrywam niesamowicie, bo jest tam 130 do, do iluś tam, ale no co mi z wygranej na punkty, jak jak padnę yy, na ryj, nie? I będą mnie liczyć. Ale teraz się może uda, może się uda. No, walmu w ryja, Wryja, 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 wryja! Jeszcze kawałek, no jeszcze po. 75% mam energii, w ryja, no kurde, walmu wryja! No, walmu! No, on się broni zaba. Jest! Udało się, padł. No. No, bo do British Bulldoga i Brox Bombera na gameplayu nie dojdę pewnie, ale chcę wam jeszcze tego ma przynajmniej pokazać. On ma też fajny cios. On jest bardzo nieuczciwy. To jest Box, a Chińczyk jest bardzo, bardzo nieuczciwy. Mam nadzieję, że zobaczycie dosyć szybko tego, tego ciosika. No i też zwróćcie uwagę na tę animację, jak dostaje brzucha, jak dostaje wryja, jak to wygląda. Ładna gierka, kurde. No tylko dyskietkowa. Kasetowcy się nie mogli nacieszyć, niestety. No ale takie życie czasami. Czekam, teraz wyczekuję, aż mnie gościu pociśnie ze specjala. On wali chyba w korpus, tego co pamiętam i robi to nogami, skurczy, syn. To jest takie, to jest już takie może pod kung fu, może jakieś muay thai, może gościu wcześniej tam walczył i, i troszeczkę jak zbiera cepy, to, to mu się nerwy włączają na ringu i, i w ten sposób próbuje nieuczciwie walczyć. Ale nie wiem czy... Patrz, o jak mi walną skopa w jaja właśnie, o to mi chodziło. To jest nieuczciwy gość, nie? I patrz, ile mi energii zabrał. No, i tutaj już są zawodnicy, którzy. No, już musimy, musimy stosować jakieś tam bloki, musimy się cofać. E, musimy ostrożniejsi być, nie tak na pałę walić. Bo e, na pałę, już tak jak tych dwóch komodorowców, to już, to już tego salonowca nie przejdziemy, nie? Mi się prawdopodobnie nie uda tej warki. No, skubany. Skubany kopie, kopie brzuch. Tu nie ma sędziego w ogóle. Sędzia by go zaraz poustawiał. I patrzcie, jaki mam pasek energii już nakopany. No, bo gościu kopie brzuch, nie? Dobra, pociśniemy go trochę do przodu, z gardą idziemy. Tak. Nie wiem, czy nie jest rozsądniejsze jednak nastawić 50 na 50 te ciosy w korpus i, i, i w ryja, bo nastawiłem teraz 75, gość, gościu chyba wyczaił, jego inteligencja sztuczna wyczaiła i broni się kurde strasznie. No dobra, nie, ja tak naprawdę chciałem Wam pokazać animację jak mój zawodnik będzie padał. <laughs> nie no, jest, jest skubany dobry, potem naprawdę tych dwóch ostatnich już jest kurde masakra, ale jest to, jest to do przejścia. Mając nie wiem, 11, 12 lat mi się udało, no to Wam się, wam się też w wieku 40 lat uda. Siol mi znowu z kopa. To będzie, to będzie do miniaturki taki, taki specjal. Oj, chyba padnę, chyba padnę. Musimy go pocisnąć, on, on się cały czas wycofuje, Skubaniec, nie? Walgo, walgo, walgo. W ogóle daliśmy rezystans na RYJ, to ja mam cały czas najlepiej korpus bronić tak naprawdę. Bo w RYJA... No nie, zbieramy trochę. Nie no, przegramy. Na punkty, na punkty nawet już przegrywam. Rypaj go. Nie będzie nam Chińczyk Plu w twarz. Albo Japończyk. Ciul! I właśnie, jak mam z fajerem w dół, to nie działa jako blok. Musi być bez fajera. Ja zaraz padnę. Ja zaraz padnę, rozwali mnie gościu. Dupnie, w w mordę go i nożem. Tu, pięknie. Patrzcie, tak mu na zmianę robię i gościu za bardzo się nie ogarnia. Kurde, może wygram. Patrz, ja jestem na skraju wyczerpania jestem. Nie! Ale to było nieuczciwe! D dostałem skopa w jaja prawie. Nie chcę rematch. <grywa> Dobra, pogracie sobie sami. Pogracie sobie sami. Gierka naprawdę jest przednia, świetna. Ja jej daję pełniutką piąteczkę. E pięknie wygląda, świetnie się gra, jest zabawna. Jest taka chęć e dojścia do każdego kolejnego zawodnika, żeby zobaczyć te specjale, zobaczyć te animacje, jak się bije po mordzie, po, po korpusie. Kurde, piękna, polecam, trzymajcie się, hej.